Drodzy Państwo, siostry i bracia, Boże Narodzenie to czas, w którym świętujemy niezwykły czyn Boga. Miłość, która przekracza nawet granice ludzkiej wyobrażalności. Betlejem to miejsce przystępne dla wszystkich bez wyjątku. Dla tych zwyczajnych ludzi i dla tych niezwyczajnych, którzy symbolizują mędrcy. I tak już od tamtego czasu jest. Chrystus jest niezwykle przystępny. Jest między nami. I to świętujemy. Świętujemy również wtedy, kiedy nam gdzieś się troszkę ten nurt wiary pogubił. Świętujemy, ponieważ została nam z tego początku miłość. Wartość, którą cenimy sobie niezwykle, niezależnie od naszych dróg, przekonań, poglądów. I chciałbym na święta właśnie życzyć, byśmy jedni czerpali najgłębiej jak się da od tego przychodzącego, rodzącego się Syna Bożego, byśmy czerpali też z tego daru klimatu i miłości Bożego Narodzenia, nawet jak nam nie dostaje tego spojrzenia na Chrystusa, ale może nam wystarczać spojrzenie miłości na drugiego człowieka. Możemy się wzajemnie obdarować, możemy wzajemnie podarować sobie czas niezwykły i piękny. Jesteśmy ludźmi życia niezwykle przyspieszonego, życia, które nabiera tempa. Więc może warto zatrzymać się, spojrzeć w serce, w twarz tego drugiego człowieka i powiedzieć mu niepowtarzalne słowa miłości. Po to przyszedł Chrystus, po to jest Boże Narodzenie, po to jest ten czas niezwykły. Życzę Państwu takich świąt, pomimo wszystkich trudności, pomimo tego, że pandemia czasem trochę nas oddziela, ale zawsze miłością drogi do siebie można odnaleźć. Życzę Wam, odnajdujmy te drogi. Drodzy Państwo, odnajdujmy i dzielmy się. Wtedy będzie święto. Boże Narodzenie, ten przychodzący przynosi miłość.